Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Zbliża się już koniec roku liturgicznego, to już przedostatnia niedziela przed świętem Chrystusa, króla wszechświata. A dzisiejsze czytania pokazują nam czasy ostateczne, bo zarówno pierwsze czytanie mówi nam o okresie ucisku, jakiego jeszcze nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. I mówi również nam prorok Daniel, że w tym czasie naród dostąpi zbawienia. I w tym samym kierunku idzie również Ewangelia, bo to Chrystus przypomina również właśnie tę sytuację, że w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba, i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. A więc mamy nawiązanie do tego samego tematu, chociaż. Jak wiemy, Kościół naucza nas, że my wszyscy żyjemy nadzieją odnowienia wszechświata, bo ten ostatni czas to tak naprawdę przygotowanie nowej ziemi i nowego nieba. Święty Ireneusz nam mówił, że widzialny świat jest przeznaczony do przemienienia, by przywrócony do pierwotnego stanu służył bez żadnej przeszkody sprawiedliwym uczestnicząc w ich chwale w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym. A więc mamy ten szokujący obraz i jednocześnie wielką nadzieję, bo to mhm. ma być wszystko odnowione. Mhm. I na ten temat będą dziś rozmawiać... Anna Harmata. I Roman Harmata. Popatrzmy na tę perspektywę właśnie z tych jakby dwóch ujęć, bo czekamy odnowienia, bo to tak naprawdę wszystko ma być nowe, święte, radosne, piękne, odnowione w Jezusie Chrystusie. No, spodziewamy się nowego nieba, nowej ziemi. Czyli to, co mówisz, no, ale wcześniej właśnie sąd. Prawda? I tutaj bardzo ciekawe, to jest zresztą niezwykle charakterystyczne. Kościół to też bardzo mądrze w ten sposób przeżywa, nie? I nas niejako prowadzi, że sami widzimy, że nawet charakter tych czytań mszalnych, ale też modlitw, które dzisiaj słyszymy właśnie w zgromadzeniu kościoła, coraz bardziej nam pokazuje, że właśnie zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Prawda? Bo to, to w ten sposób też powinniśmy w tym kluczu czytać. Wszystko jakby przypomina nam o czym? O końcu ziemskiego życia. Że to życie się kiedyś skończy. W sensie to ziemskie, prawda? Znowu perspektywa wiary podpowiada nam, że dla ludzi wierzących życie się nie kończy, ono się zmienia. Ale to ziemskie na pewno się zakończy. Dla nas naturalny sposób zwieńczy się przejściem ku wieczności czy do wieczności. No pytamy się zatem siebie samych, z czym my tam wejdziemy? To jakby naturalnie nasuwają się takie pytania. Nie? Jakie tam bagaż wniosę? Albo w ogóle racja mogę tam liczyć. Nie? Jak to będzie? No pojawiają się takie pytania, no, prawda? Co w zamian? <grym> co w zamian? Za to czekanie, za no, to, no, no, to myślę, <grym> że lektura, lektura Słowa Bożego, ona niejako w naturalny sposób prowokuje nas do tego typu pytań. Bo mi się wydaje właśnie, że nawet popatrzmy, że te modlitwy mszalne, jak zerkniemy, zresztą będziemy kończyć kolektą jak zawsze, ale one też wkładają w nasze usta prośby, żebyśmy nie ustawali w gorliwej służbie Bogu. Żebyśmy ciągle wzrastając w miłości osiągnęli szczęście upragnionej wieczności. I znowu, ja będę się upierał za każdym razem, że zwornikiem takim, czy kluczem, w jakim powinniśmy czytać, Wszystkie czytanie jest zaklamacja przed Ewangelią. Tym razem ona jest wzięta z Łukasza, 21 rozdział. I słyszymy wyraźnie: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem człowieczym". Prawda? Znowu czuwajcie, módlcie się w każdym czasie. Czyli jeszcze raz popatrzcie, nawet te modlitwy pszalne pokazują, nie, żebyśmy nie ustawali. To są prośby, które jakby są wkładane w nasze usta w gorliwej służbie Bogu. Żebyśmy ciągle wzrastając w miłości, no czymże to jest, jak nieczuwaniem, prawda? I modlitwa, miłością Boga i Bliźniego, osiągnęli dar szczęśliwej i upragnionej wieczności. To jest taki temat, mi się wydaje główny. I nawet jeśli sami my się nie doczekamy końca świata, no bo nawet wyraźnie mówi pismo na końcu: nie, ani aniołowie tego nie wiedzą, ani syn, tylko sam ojciec. My nie wiemy, a może się to stać do naszego życia, a nie musi. Ale na pewno takim końcem świata dla nas wszystkich będzie nasza własna śmierć i przejście do wieczności. Na pewno w jakiś sposób ten świat się dla nas wtedy skończy. Po prostu przez, przez naszą śmierć. I z całą pewnością się jej doczekamy. Tak czy inaczej, to ona sama stanie się przyczyną naszego końca świata. I od samego początku Kościół nas nauczał dzisiaj my to też jakoś tak. Nie podejmujemy często w Katechezie, nie podejmujemy często w nauczaniu, a trzeba o tym powiedzieć. Od samego początku już Kościół nauczał, że w chwili naszej śmierci dokona się szczegółowy sąd nad naszym życiem. Bo tutaj czytania dzisiejsze one pokazują ten sąd już ostateczny, ale w każdej śmierci naszej, kiedy staniemy przed Bogiem, dokona się sąd szczegółowy nad naszym życiem. I tak naprawdę tam już zostanie podjęta decyzja. Sąd szczegółowy, który tym samym przypieczętuje nasz los na całą wieczność. To będzie albo piekło, albo niebo. To jeszcze do końca świata, czyli do tego sądu ostatecznego, Kościół katolicki wierzy w istnienie czyśćca, prawda? To jeszcze jakby taki środek, remedium miłosierdzia Bożego dla tych, którzy nie wydoskonalili się za życia, nie podjęli pokuty, nie zostali oczyszczeni, to jeszcze po śmierci, właśnie jakby się oczyszczają. Ale znowu, czyściec, do momentu paruzji przyjścia Pana Jezusa, a później Jego istnienie już nie ma sensu. Są tylko dwie rzeczywistości: piekła i nieba. Czyli albo zostaniemy zbawieni, albo zostaniemy potępieni. I trzeba nam pamiętać, że gdzie jest sąd, tam jest sędzia. I dzisiaj wyraźnie Pismo mówi, kto nim będzie. To jest zmartwychwstały Chrystus. Ewangelia mówi, ukaże się nam z wielką mocą i z wielką chwałą. Dlatego właśnie ta dzisiejsza Ewangelia, ona nas zaprasza i to w bardzo radykalny sposób, żebyśmy byli czujni. Czujni. Myślę, że nad tym aspektem też moglibyśmy bardzo dużo porozmawiać. Nie? Możemy się zapytać, co to w ogóle dla nas znaczy. Co to znaczy być czujnym? Święty Jan Paweł II ten apel Jezusa zawsze łączył z wymogami wierności własnemu sumieniu, kształtowanemu w szkole Ewangelii. Ale to trzeba bardzo mocno powiedzieć. Kształtowanemu w szkole Ewangelii. Bo dzisiaj się kładzie na taki nacisk, że jakby nowy model kościoła, niektóre środowiska próbują forsować, ukazując jakoby najważniejszą kwestią i jedyną instancją było moje indywidualne sumienie. Ale to indywidualne sumienie w odniesieniu do czego? Właśnie do niczego. Samo sobie jest sędzią. No nie. Ono może się bardzo łatwo pogubić i stać się sumieniem wypaczonym. Więc zawsze, jak Jan Paweł II mówi, kształtowane. Z wymogami szkoły ewangelii. Papież pisał tak: Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie i podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Wymagać od siebie. To był taki jego apel jasny, nawet jakby inni od nas nie wymagali. Podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać. Więc dla nas, myślę, to jest bardzo prosta lekcja dzisiaj. Po prostu, kiedy przychodzimy na mrze świętą, a czynimy to przez całe życie, bo składamy Chrystusowi dzięki, Chrystusowi Panu, mamy już udział w owocach Jego odkupienia. Tym samym się uświęcamy, niejako nieustannie, to zależy święty mówi, i zdążamy do nieba. Czyli teraz to czuwanie dla nas, to po prostu starajmy się czynić dobrze, póki ku temu mamy sposobność, badać nasze sumienie, kształtując je w szkole Ewangelii, właśnie nieustannie od Ciebie, wymagając, nieustannie i powierzajmy się nieskończonemu miłosierdziu Bożemu, żeby po prostu dostąpić zbawienia. To jest cała, jakby całe przesłanie tych czytań, ja, skąd nie, niezwykle wstrząsających, prawda, wizji Daniela i innych, ale tak naprawdę Ewangelia jest zawsze dobrą nowiną. Więc nawet w tych przerażających wizjach trzeba się nam dopatrzeć dobrej nowiny. One są przerażające dla tych ludzi, którzy właśnie nie czynili miłosierdzia, którzy nie czynili dobra za życia. Którzy nie przekraczali siebie, którzy od siebie nie wymagali, którzy tylko i wyłącznie w sposób hedonistyczny, egoistyczny, materialistyczny z tego życia chcieli po prostu czerpać, ale nic od siebie nie dawać. Nie szukali Boga, nie byli Jego towarzystwem, przyjaźnią, w ogóle zainteresowani. Po prostu wszystko tylko i wyłącznie do siebie i dla siebie. No to ci się nie martwią, nie? Ja chciałem tutaj dodać dla takiego pełniejszego wyjaśnienia. Martwią, y albo niech się nawracają, jeszcze się Z Ewangelii Świętego Łukasza. To są słowa pana Jezusa. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych. Aby ten dzień nie spadł na was z nienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem wszystkich mieszkańców ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. To słowo dla mnie to jest takie znaczne, żebyście mogli uniknąć. Więc te wszystkie przerażające wyjścia są do uniknięcia dla tych, którzy są z Panem Jezusem. I tak jak Pan Jezus wylicza obżarstwo, pijaństwo, ale przede wszystkim dla nas troski doczesne, bo to nas zatrzymuje przed pójściem za Panem Bogiem, wchodzeniem właściwie w, w relację z Panem Jezusem. Nasze troski doczesne zatrzymują tutaj nas. Ja bym jeszcze troszeczkę dalej poszedł, bo to, co w tej chwili wspominasz, to, to są te nasze obciążenia, z którymi walczymy, ale my musimy na to czuwanie popatrzeć też z perspektywy naszego wybraństwa. Dlatego, że człowiek, katolik w ogóle i chrześcijanin to jest człowiek wybrany. I jeżeli mamy czuwać, to też musimy sobie zadać pytanie, czy to czuwanie ma w swoim obrębie również owocowanie, o które prosił Chrystus. Bo On mówi, nie wyście mnie wybrali, lecz ja was wybrałem i. Posłałem po to, abyście przynosili owoc i oby ten owoc trwał. Jaki był warunek? Jeżeli we mnie trwać będziecie, i słowo moje was, poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Po to, żeby radość wasza była pełna. I teraz Jezus wymaga od nas owocowania, czyli mojego wewnętrznego wzrostu, czyli to, co nazywamy cnotami, świętością, czystością, łagodnością, cierpliwością, panowaniem w ogóle cała, cała ta rzecz, ale też wymaga ode mnie zaangażowania. Dlatego że On mówi. Masz iść i czynić uczniów, a więc ten publiczny wymiar naszego chrześcijańskiego życia. I teraz to czuwanie, o którym Jezus mówi, to również pytanie o owoc mojego życia. Co w tym życiu się wydarzyło? Czy w ogóle są jacyś ludzie w moim życiu, którzy nawrócili się ze względu na moje świadectwo? Czy jest ktoś, kto odebrał właśnie tę dobrą nowinę poprzez to, czym ja żyłem. Generalnie jest, czy się dzieliłem. Tak, czy się Daliłem. dzieliłem, bo to też wymaga pytania właśnie o, o owoc. To nie tylko chodzi trzeba, o to, żeby trwać. Trzeba za tym być w mądrym w naszym życiu, nie? Mhm. Możemy to fajnie podsumować słowami z księgi Daniela, bo tak naprawdę, choć one są bardzo różne, to wszystkie te czytania mówią o jednej sprawie, o której mówimy. Natomiast to, co tutaj Roman mówi, że no to można by podsumować pięknie, o tym Daniel mówi, że ci, którzy wybrali dobrą drogę, byli na nich konsekwentni, to mówi bardzo wyraźnie Daniel. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i no na zawsze. Więc to jest, jakby, tutaj podsumowanie tego wszystkiego, krótko, zwięźle i w temacie. Obyśmy się znaleźli w liczbie tych mądrych i sprawiedliwych, dlatego sobie po prostu życzmy. Dlatego mądrze, jak to mówi pismo, i pobożnie żyjmy na tym świecie. Prawda? Mądrze i pobożnie. Szukając tego, co. Jest dobre dla naszej duszy, dla naszego zbawienia, dla zbawienia również naszych bliźnich, przy których na naszej drodze Bóg postawił. Tego się trzymajmy i niech tak się stanie. Co daj Panie Boże. Amen. Podsumujemy, moi drodzy, słowami kolekty, modlitwy właśnie na tą 33 już niedzielę roku. Panie nasz Boże, sprawa, byśmy znajdowali radość w Twojej służbie. Albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, stwórcy wszelkiego dobra, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z, I z duchem, duchem niech Was twoim. błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.